Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Chrystusie. Jakiekolwiek są dzisiaj liczba propos koronawirusa, jakiekolwiek macie inne wyzwania, Jezus jest zwycięzcą i On jest ten sam zawsze i na wieki. I tego się trzymajmy. Dzisiaj się chciałam z Wami podzielić czymś, co ostatnio mnie zainteresowało, zwróciło moją uwagę, jak często Pan Bóg używa słowa nasycenie. Że jest wiele wersetów w Piśmie Świętym, gdzie jest użyte to słowo, a to słowo nasycenie mówi właśnie o tym, że my żyjemy w pełni, mówi o bogactwie, mówi o obfitości i to jest to, czego Pan Bóg chce dla nas. I byłam ciekawa, ponieważ kilka takich wersetów zwróciło moją uwagę, byłam ciekawa, ile tego jest właśnie, ile tego typu fragmentów jest i wypisałam dobrych kilkadziesiąt ich. I teraz się chciałam podzielić z Wami paroma aspektami tego nasycenia, o którym Pan Bóg mówi. Po pierwsze, to nasycenie troszeczkę jednak zależy od nas. Źródło jest dostępne przez cały czas, ale trochę zależy od tego, czy my z niego skorzystamy. Psalm 90:14 mówi tak: nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Potrzebujemy codziennie, czy to rano, czy może trochę później, spędzić czas z Bogiem i z Jego Słowem, nasycić się Nim samym i Jego łaskawością, abyśmy nie tylko przez ten dzień, ale żebyśmy przez każdy kolejny dzień mogli się cieszyć. Wciąż na nowo potrzebujemy się nasycać i to będzie wpływało na naszą rzeczywistość, na naszą przyszłość. Ale tylko wtedy, kiedy my naprawdę zwrócimy się do Pana Boga, naszą decyzją zwrócimy się, nasyć nas, to On nas nasyci. Gdzie indziej jest napisane w Psalmie 145, 16 werset: ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Nasycasz tyle, ile każdy chce. Do woli. Czyli maksymalnie, ale też zależne od naszej woli. Czyli tyle, ile chcesz, tyle otrzymasz. Boże źródło jest otwarte dla nas. I jeszcze jeden werset tutaj w tym codziennym nasyceniu, które jest dla nas. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twojego domu, świętość Twojego przybytku. Psalm 65:5. Boży dom jest pełen bogactwa, pełen pokoju, pełen miłości, pełen rozwiązań problemów, pełen uzdrowienia. Pytanie, czy my chcemy nasycić się? Niech nas nasycą dobra Twojego domu. I to jest coś, co powinno być naszą codzienną modlitwą i codziennym działaniem, zabieganiem o to, żeby się nasycić, ponieważ to nasycenie jest dla nas. Więc pierwszy element, o którym teraz mówiłam, to jest takie codzienne nasycenie, które zależy od nas. Czy my zechcemy podłączyć do Bożego źródła i zaczerpnąć. Druga rzecz, na co chciałam zwrócić uwagę, że nasycenie jest to stan taki podstawowy, który każdy z nas powinien mieć jako Boże dziecko. Pan Bóg nie chce, żebyśmy żyli na pół gwizdka. Nie chcę, żeby nam troszkę dać, a troszkę nie dać, ale na maksa. Nie oznacza to życie bez problemów, nie oznacza to życie bez wyzwań, ale oznacza to wierne przechodzenie z Panem Bogiem przez wszystko i zwycięstwa. Wersety, które o tym mówią, to jest na przykład Psalm 103:5. On Twoje dni nasyca dobrami, odnawia się młodość Twoja jak u orła. Bóg chce nasze dni nasycać dobrami. Psalm 147:14 zapewnia pokój Twoim granicom, nasyca Ciebie najlepszą pszenicą. Najlepszą pszenicą. To jest też słowo, o którym się modlę i tu jest napisane, że Bóg mnie chce sycić najlepszą pszenicą. Ja chwilowo na pewien czas musiałam odstawić pszenicę ze względu na gluten i tak dalej, ale to nie jest stan, jaki Pan Bóg chce dla mnie. Okej, dla mojego zdrowia na pewien czas mogę to zrobić, ale ja powrócę do tego, ponieważ Pan Bóg mówi, że On chce mnie sycić najlepszą pszenicą. Bóg chce dla nas dawać to, co najlepsze. Następnie jest napisane w Psalmie 104:13: z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię. Bóg syci nie tylko nas, Bóg syci ziemię, a jak Bóg nasyci ziemię, to dzięki temu też nasyci nas, ponieważ owoce, już nie możemy się doczekać owoców sezonowych, wirus, nie wirus, maliny wyrosną. Truskawki wyrosną. Będzie trzeba mądrze je kupować, ale na pewno wierzę, będą dla nas. Czy nie mogę doczekać tych różnych warzyw różnych i owoców. Dalej, Łukasza 6:21. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Są czasy,
kiedy jest trudniej, kiedy na przykład głodujemy, kiedy głodujemy w duchu, czy głodujemy w ciele, czy psychicznie. Ale Bóg mówi, ten, który głoduje, będzie nasycony. To nie jest ostateczność, że ty głodujesz. I jeszcze dwa wersety. Jeden. Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały i łaknącego napełnił dobrami. Psalm 107, 8, 9. Pan Bóg chce nas napełniać, to samo nasycać tam, gdzie jesteśmy głodni. I ostatni werset tutaj w tym punkcie. Jeremiasza 31, 14. Kapłanom dostarczy obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się błogosławieństwem. Więc Pan Bóg chce nas naprawdę sycić. To był ten drugi punkt. Nasycenie to stan podstawowy Bożego dziecka. Pan Bóg chce, żebyśmy nie żyli na pół gwizdka. Są czasem trudności, ale generalnie Bóg chce nas sycić. Trzeci punkt a propos nasycenia. Nasyć innych, a Ty będziesz nasycony. Przysłów 11:25 mówi tak. Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto bliźnich napoi. To jest też dobry czas teraz, żeby nasycić innych. Albo jest napisane w Izajasza 58, to była księga Przysłów 11:25. Izajasza 58 jest napisane tak. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestajesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Tu też jest mowa o obfitości, nasyceniu, więc służmy innym, a sami doświadczymy też nasycenia. Czwarty punkt. Potrzeba pokory i bojaźni w tym wszystkim. Jest napisane, kiedy ich pasłem byli nasyceni, lecz w tej sytości unieśli się pychą i o mnie zapomnieli. Ozeasza 13:6. Kiedy jesteśmy taką Bożą owieczką, czasami może się zdarzyć, że tak się już napełnimy tymi wszystkimi dobrami Bożymi, że staniemy się taką tłustą owcą, która generalnie już się nawet nie rusza, która jest jej tak dobrze, że zapomina o tym, że powinna służyć innym. I bardzo ważne jest, żebyśmy zawsze dziękowali Bogu za to, co mamy i cieszyli się z tego, co mamy i Jemu oddawali chwałę za to, jak nam się dobrze wiedzie. I ostatni, piąty aspekt nasycenia. Można się próbować sycić, ale bez Boga nigdy nie będziemy syci. Na przykład w Księdze Ozeasza 4:10-11 jest napisane: jeść będą, lecz się nie nasycą. Będą uprawiać nierząd, lecz nie wzrosną w liczbę, bo opuścili Pana, by uprawiać nierząd. Wino i moszcz odbierają rozum. Będą jeść, ale się nie nasycą. Inny fragment, Ezechiela 7:19. Srebro swoje porzucą na ulicę, a złoto ich upodobnić do nieczystości. Ich srebro i złoto nie zbawi ich w dzień gniewu Pana. Głodu swojego tym nie nasycą, ani nie napełnią swych wnętrzności, ponieważ były dla nich pobudką do grzechu. Pieniądze, bogactwo nas nie nasycą, to Pan Bóg nas syci. I Pan Bóg może dać nam bogactwo, ale to nie bogactwo nas syci, ale Pan Bóg. I jeszcze inny fragment, Koheleta 5:9. Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci, a kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku, to również jest marność. I na sam koniec, jako takie podsumowanie tego wszystkiego, werset Izajasza 55:1-2. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże kupujcie, bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Te potrawy tłuste to jest wszystko, co jest w Bożym zasobie, czyli pokój, czyli radość, czyli stabilność, czyli mocne rodziny, czyli dobre relacje, czyli owocowanie nawet w trudnych sytuacjach. I Pan Bóg zachęca Ciebie i mnie dzisiaj. Jesteś spragniony, przyjdź, choć nie masz pieniędzy, kupuj bez pieniędzy i bez płacenia. U Boga to jest po prostu za darmo na wyciągnięcie ręki. Ofiara Jezusa Chrystusa jest za darmo. Nie musimy nic zrobić, nie musimy niczym zasłużyć. Wystarczy, że oddamy swoje życie Jezusowi. Więc pomyślmy o tym, co nas dzisiaj syci, co nas nie syci. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Czy czujecie się nasyceni Panem Bogiem? Czy czujecie się nasyceni pokojem w tych czasach? To by było na tyle. Bądźcie nasyceni Panem Bogiem. I na koniec lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie na Patronite. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo. Dzisiaj jest kolejny tydzień zwycięstwa w Chrystusie. Do zobaczenia, Patronite. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo. Dzisiaj jest kolejny tydzień zwycięstwa.